Witam Państwa ponownie w kolejnej odsłonie gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Proszę Państwa, proszę mi wybaczyć, jestem zszokowany tym, co usłyszeliśmy przed chwilą w dwóch wejściach, co opowiadała pani Magdalena Brzeska o tym wszystkim i jeszcze więcej oczywiście w portalu w polityce.pl mogą Państwo przeczytać, ale przechodzimy do innego tematu, równie ważnego, tematu, który obrósł jakimiś legendami, gusłami, po prostu zwykłymi kłamstwami. Kto naprawdę nie chce edukacji seksualnej, co oczywiste, w szkołach również. Moimi gośćmi, z którymi spróbujemy odpowiedzieć sobie na to pytanie, są Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu w polityce.pl. Dzień dobry. Mateusz Maranowski, znany nam tu z telewizji w Polsce.pl, również Polskie Radio 24. Dzień dobry. Marzeno, mamy dość prostą sytuację nowelizacji kodeksu karnego, w którym to znalazły się dwa bądź trzy zapisy sprowadzające się w dużej mierze, żeby już Państwu nie robić wykładni wielkiej prawnej, do tego, że kto propaguje te czynności seksualne, czy inaczej jakieś inicjacje seksualne małoletnich, to podlega karze. No. Przepis, który raczej nie powinien budzić większych emocji, wzbudził emocje niewyobrażalne, które wręcz skończyły się płomiennym wykładem, wprawdzie do prawie pustej sali, ale pana Roberta Biedronia. Twierdzi się, że w Polsce PiS, oczywiście partia rządząca, choć projekt był obywatelski, jak wiemy, chce zakazać edukacji, że za edukację seksualną to się będzie wsadzać do więzienia. Jak jest naprawdę? Po pierwsze, pierwsze kłamstwo, z którym mamy do czynienia wszędzie, w mediach, w dyskusjach politycznych, to, że to PiS chce zakazać edukacji seksualnej, narażając dzieci na ataki pedofilów. To jest absolutna bzdura. Po pierwsze, jest to projekt obywatelski, obiekt, który ma chronić dzieci przed atakami pedofilów, bo w tej nowelizacji kodeksu karnego, który ma tylko trzy zapisy, trzy zdaniowe, dokładnie, jest informacja, czy tam jest taki zapis, że karze podlegają ci, którzy namawiają i propagują obcowanie seksualne małoletnich. No to jest pierwsza rzecz. Druga to taka, że że jest to nie obywatelski projekt, a projekt właśnie rządowy czy pisowski. A przecież chyba właśnie nikt inny jak organizacje obywatelskie, NGOsy i właśnie Lewica i przede wszystkim Robert Biedroń powinni wiedzieć, że jakby istotą demokracji jest to, żeby Sejm przyjmował do dalszych prac projekty obywatelskie. No to jest istotne. Na tym to polega. Oczywiście można nad tym pracować, można, jeżeli są jakieś nieścisłości, nanieść, tak sformułować te ustawy, żeby wszystko było jasne, no ale nie robić z tego jakiegoś absurdu. Kolejna rzecz to to, że widzimy to na tych wszystkich manifestacjach, że w Polsce w ogóle jest ciemnogród, nikt nic nie wie, nikt nic nie wie na temat seksu, dzieci nie wiedzą, jak się, czy tam młodzież nie wie, skąd się wzięła, jak się rozmnażać, i że kompletnie jesteśmy uwstecznieni w tej kwestii, co jest absolutną bzdurą. Też są zajęcia z edukacji seksualnej. W Polsce edukacja seksualna jest, ale w takim wymiarze i w takim modelu, mamy trzy modele edukacji seksualnej. Model typu A, który stawia na rozwój seksualny wkomponowany w rozwój osobowości, w rozwój całego człowieka. Polega to na tym, że dojrzewamy na poziomie emocjonalnym, psychicznym, fizycznym także, i wzrastamy jako ludzie. To jest taki model edukacji seksualnej, który mamy na zajęciach wychowanie do życia w rodzinie, i on usprawnia nas do tego, żebyśmy byli odpowiedzialnymi ludźmi, zdolnymi do wiernych relacji, do długotrwałych związków, do życia w wiernym i szczęśliwym małżeństwie. I na tym polega chyba istota też seksualności ludzkiej, tak? Natomiast model typu B i C, który jest na zachodzie, on wycina całą seksualność całej reszty naszego człowieczeństwa. Na tym skupia się uwagę ucznia i już dziecka, bo wiemy, że na zachodzie już małe dzieci uczone są o seksualności, i tego chce się, takie są standardy WHO, tego chce się w Polsce wprowadzenia właśnie takiego modelu, żeby już dzieci
uczyły się, jak czerpać przyjemność fizyczną z dotykania własnego ciała, jak nią zadysponować, jak wykorzystywać innych do tego, żeby używać swojego ciała jako narzędzia do przyjemności. Czyli tak naprawdę skupienie całego rozwoju tylko na bardzo wąskim fragmencie życia, co sprawia, że ludzie wchodzą w hedonizm, w egoizm, w uzależnienie od pornografii, od obcowania w przygodnych zupełnie relacjach. Mateuszu, wczoraj opublikowaliśmy fragmenty raportu Fundacji współfinansowanej przez George'a Sorosa. Chodzi oczywiście o Helsińską Fundację Praw Człowieka i w tym raporcie, który mnie zaszokował po prostu negowaniem rzeczywistości w każdym punkcie, ale efekt był taki, że jakby wnioski końcowe z tego raportu są takie, że ta drobna, moim zdaniem, będę po to powtarzał, zmiana w kodeksie karnym, to ona spowoduje tak. Wysyp chorób wenerycznych, ja naprawdę cytuję, drodzy państwo. Wysyp chorób wenerycznych, niechcianych ciąż, Marzena już mówiła o uzależnieniu od pornografii, no i oczywiście wielka krzywda stanie się seks edukatorom czy osobom zajmującym się edukacją seksualną. Wszyscy będą wsadzani do kryminału. No, powiem ci, Mateusz, że gdyby nie to, że moją szefową jest Marzena Nykiel, która się po prostu na tym zna i czytam, co pisze i rozmawiamy o tym, to naprawdę chyba sam byłbym przerażony, tak? Jak to się może wszystko skończyć? Trochę nawiązując też do wypowiedzi wcześniejszej, Lewica ma, czyli ja nie mam problemu z tym, że moglibyśmy podjąć i powinniśmy właściwie podjąć debatę na temat, jak edukacja seksualna powinna wyglądać. Z tym, że problem polega na tym, że lewica europejska, w szczególności w Polsce, to zaczyna się już i to właściwie już się zaczęło, ona nie przychodzi z nami debatować, ona nie chce z nami dyskutować. Jakby ona podważa podstawową kwestię, podstawową wartość europejską, podstawową wartość kulturową, w której my się znajdujemy, czyli demokracji, czyli debaty, dyskusji i rozmowy. Oni nie chcą dyskutować, oni uważają, że trzeba zwalczać wszystkie środowiska konserwatywne, wyrzucać je na margines, uważać, że to jest właśnie ciemnogród, te wszystkie rzeczy, o których wspomnieliśmy. Oni sobie i próbują wmówić opinii publicznej, że seks dla konserwatysty to jest, przepraszam, no, droga krzyżowa. No i to tak mniej więcej wygląda. To jest jak wiktoriański Anglii, zamknij oczy i pomyśl o Anglii. My się możemy z tego naśmiewać, a oni naprawdę w to wierzą, więc to jest ten problem. Druga kwestia jest taka, że lewica ma to do siebie, że bardzo słuszne, moim zdaniem, poglądy, których moim zdaniem prawica nie zauważa, czyli na przykład kwestie dotyczące praw homoseksualistów, spraw edukacji seksualnej, praw kobiet i tak dalej, doprowadza do pewnego kompletnego absurdu. Znaczy, nikt nie neguje faktu, że homoseksualiści nie powinni być dyskryminowani, nie powinni być atakowani fizycznie, to jest po prostu taka zwyczajna podstawa i kwestia. Z humanizmu wynikająca bardziej wynikająca niż z humanizmu. Nie powinien oczywiście być atakowany, oczywiście, ani homoseksualista, ale teraz, no więc o tym właśnie mówię. I teraz kwestia tego, że oni doprowadzają to do absurdów kompletnych. Czyli tak, edukacja seksualna przestaje być edukacją seksualną, bo jeżeli, przepraszam, lewicy przeszkadzają zapisy, które są w tej ustawie, to znaczy, że no, pedofilia powinna być legalna według tego. Ale jeżeli to jest ideologowie lewicy, o tym mówili już w latach 60. Jeżeli ja widzę w mediach liberalnych, w mainstreamie po prostu wielkie znaki zapytania, czy edukacja seksualna będzie zagrożona. I kiedy widzę Roberta Biedronia, który w Europarlamencie mówi o penalizacji edukacji seksualnej, nikt z tym nie chce walczyć, ani wszyscy, jak tutaj siedzimy, uważamy, że edukacja seksualna powinna być potrzebna, no ale nie w kształcie, który proponuje lewica, no bo to jest po prostu jakiś absurd. A może jest tak, Marzeno, teraz zwrócę się do ciebie, że to nie chodzi o edukację seksualną, tylko o edukację ideologiczną, która ma na celu po prostu wypranie te młode mózgi z jakichś takich niekonserwatywnych przecież, ale ogólnoludzkich, pozytywnego poglądu, podejścia do kwestii tak oczywistej, jakim jest obcowanie seksualne czy bliskość z drugą osobą. Jak są? No to jest stare narzędzie, wymyślone jeszcze 100 lat temu, rewolucja kulturowa, która miała sprawić, żeby, ponieważ nie da się ludzi w żaden inny sposób podporządkować, no to właśnie uderzmy w seksualność, sprawdźmy, żeby doszło do takiej rozwiązłości obyczajowej, w której ludzie będą już uzależnieni tylko od przyjemności i wtedy łatwiej będzie nimi manipulować. No tak. I ten walec się już przetoczył przez państwa zachodnie, przez Stany Zjednoczone. Mamy tego efekty. Ludzie są rzeczywiście upiornie uzależnieni od seksualności, nie potrafią z tego wyjść. Czy tam od pornografii, bo to już schodzi na taki plan wysokich dewiacji. Natomiast idzie za tym jeszcze taki aspekt czysto biznesowy.
8 lat temu, czy 7 lat temu, w 2012 roku w Londynie, miało miejsce spotkanie takiego dosyć elitarnego grona, które rozmawiało o tym, jak usprawnić kwestie dotyczące rozrodu, niby to się tak nazywa, pięknie, prawa do rozrodu i tam wszystkie inne prawa związane z seksualnością, ale tak naprawdę chodziło o to, żeby zwiększyć liczbę osób korzystających z wszelkiego rodzaju środków antykoncepcyjnych, także z aborcji na całym świecie. Tam podzielono to, że trzeba uderzyć do krajów trzeciego świata. No tak, łatwy cel. I mieliśmy z tym do czynienia aż do tego stopnia, że na przykład kraje po jakichś kataklizmach mogły otrzymać pomoc humanitarną dopiero wtedy, kiedy otworzyły się na propagowanie mniejszości seksualnych albo na propagowanie antykoncepcji. Różne próby tam w Afryce i w innych Unia krajach robi są. Ale to samo, te wielkie pieniądze przeznaczając właśnie na to organizacji i tak dalej. A no właśnie, i w tym, na tym londyńskim szczycie podjęto taką próbę skalkulowania, co zrobić, żeby tych 360 milionów kobiet więcej korzystało z antykoncepcji i innych form, we wszelkich formach. Zainwestowano miliardy dolarów w to i założono taki, taki cel na 2020 rok, że wtedy ma się to domknąć. Stąd ta taka wręcz nerwowa atmosfera w tym wprowadzaniu. O, środowiska, te NGO-sy wszystkie, czy środowiska LGBT, one też są w jakiś sposób dotowane, tak? One no, muszą wykazać się co ludzi, roku z tego, że granty, które otrzymały, były wydane w sposób odpowiedni, one muszą wykazać się skutecznością. A w tej skuteczności zakłada się właśnie to, żeby jak najwięcej osób zaczęło korzystać ze środków antykoncepcyjnych. Co więcej, ta granica ma być coraz bardziej przesuwana w dół, i ma nastąpić w ludziach proste skojarzenie, seks, antykoncepcja i oczywiście w tle gdzieś tam aborcja dostępna, pigułki po, wczesnoporonne. To jest, czyli oprócz ideologii jest wielki biznes i naprawdę może nawet na ważniejszy niż ta ideologia, bo czasami nie, no, oczywiście, zdecydowanie tak, no, te wszystkie środowiska lewicowe, które właściwie z założenia powinny brzydzić się wielkimi korporacjami, i, a tymczasem one są wspierane. Symbioza. Dzisiaj wszystkie, IKEA, dzisiaj właśnie, wszystkie najważniejsze firmy, od których także w naszym kraju osoby są w jakimś sensie uzależnione, no bo tak jak wspomniałeś, na przykład wielki szwedzki sklep meblowy jest po prostu tani, Polacy chętnie z niego korzystają, a potem się okazuje, że on właśnie wspiera właśnie tego rodzaju organizacje, co więcej, pracownika potrafią wywalić nawet z pracy za to, że ma inne poglądy niż jakiś paradygmat, który oni tam ustalili. No więc to wszystko właśnie pokazuje, że i oczywiście jest to sprzęgnięte równocześnie z bardzo silnym podważaniem autorytetu, jakim jest no właśnie Kościół, który stoi na straży tradycyjnej rodziny, moralności i tak dalej. No i właśnie to będzie równolegle szło i ten walec także przez Polskę się przetacza. I teraz właśnie konserwatyści są trochę właśnie jak taka nierówna walka, nie no, Dawida z Goliatem już wolę nie porównywać, bo teraz to jest niezbyt dobrze, trochę obciachowo teraz się stawiasz po stronie Dawida, w cudzysłowie, mając z tyłu głowy ten artykuł Gazety Wyborczej tuż przed wyborami, ale chodzi mi o to, że ta walka jest nierówna i cóż, pozostaje nam tylko walić głową w mur, aż rzeczywiście, a raczej właściwie stawiać ten mur przed tym, co następuje, bo jest to bardzo niebezpieczne. No ale to lewica, to jest absurd, powie, który jest niebezpieczny. To lewica powie, że właśnie my konserwatyści stawiamy mury, zasieki, wilcze doły i tak dalej. Myślę, że trzeba uświadamiać ludziom, jaka jest prawda, i też pokazywać, że to nie jest tak, że my jesteśmy kompletnie odcięci od wszelkich informacji. Zresztą dostępność i łatwość do zdobywania informacji na temat seksualności we wszelkich wymiarach jest niestety nawet zbyt prosta w dzisiejszym świecie. No tak. Natomiast to, co powinniśmy podjąć, to w jaki sposób prowadzić wychowanie do życia w rodzinie, żeby to rzeczywiście człowiekowi służyło, bo wielu rodziców na przykład uważa, że może niepotrzebne są te zajęcia. Może one są za mało atrakcyjne po prostu. Dlatego na to trzeba położyć nacisk. Zauważmy, że jest masa fantastycznych programów dla szkół, dla rodziców, dla uczniów, nauczycieli, takich programów ogólnorozwojowych, ustawionych właśnie na kwestie, czy to życia w czystości, czy wstrzemięźliwości, czy po prostu formowania siebie jako człowieka do tego, żebyśmy mogli żyć w wierności. Czy to jest Archipelag Skarbów doktora Grzelaka, czy wiele innych takich propozycji dla szkół. Z tego można korzystać, o tym rozmawiajmy i stawiajmy na to, żeby to była atrakcyjna lekcja, która nas formuje
informuje. Drodzy państwo, musimy tutaj postawić kropkę. Kto naprawdę nie chce edukacji seksualnej? Mam takie wrażenie, że odpowiedzieliśmy na to. Ja państwa naprawdę polecam i zapraszam do portalu w polityce.pl. O tym też bardzo dużo. Marzena Nykiel. Dziękuję. I Mateusz Maranowski byli Dziękuję. Moimi gośćmi. Ja się już z państwem żegnam, ale nie odchodźcie od telewizorów. Za chwilę dalsze gorące pytania telewizji w polsce.pl.